Cześć. Nagraliśmy z Karoliną, jak rozpakowujemy rzeczy. Teraz będę się malować. Mam teraz spuchniętą twarz. Ostatnio świętowałam czyjeś urodziny, więc. No. Dobra. Zapomnijcie o tym, co powiedziałam przed chwilą. Dobra, czyli na początku już mam nałożony krem. Na początku bym się spróbowała z tego podkładu, nigdy go nie używałam. Kupiłam jeszcze ten z Lancoma. Ten z Lancoma myślę, że ze sobą wezmę do Hiszpanii. Ale jestem bardzo ciekawa tego. I zaraz z Karoliną się tutaj pomalujemy. Mam też lusterko. Mam problem normalnie z moim eksem. Dzwoni i dzwoni, dzwoni i dzwoni. Cały czas tak dzwoni do mnie, aż po prostu wytrzymać nie mogę. Normalnie spokoju mi nie daje ten człowiek. Ja nie wiem po co. Wiecie, to jest, może sobie do mnie dzwonić, no ja rozumiem, ale po co do mnie dzwonić tak 24 godziny na dobę? Ja nie mogę z nim rozmawiać, mam swoje zajęcia. Chcę się normalnie pomalować i cokolwiek zrobić, a on do mnie dzwoni. Tu mam napisać pod tym? A co napisać? No coś? Nie. I co mam napisać? Już nie masz tego spokusie. Co chciałaś? Do ci napiszę. Co by to wynowałaś? Nic. Proszę mi tutaj nie sprzedawać na kamerze. Nie przeklinaj, bo nagrywam odcinek. Usuń to. Ja mam usunąć, nie usunę, bo nie chcę mi się ciąć. Cicho. To będzie cicho. Cicho. Ale Karolinka zawsze mówi cicho do Mateusza, wiecie? Czasami jej odpowiada na jakieś pytanie, a Karolinka i tak mówi cicho. Cały czas. Ucisza tego Mateusza. No. Ale Mateusz się nie przejmuje tym. Ale to już jest wtedy zawsze cicho, tak nie wiem. Nie, mówię tak. Nie, cicho byłeś. Bo czekałem, żeby wiadomo mówić. Akurat. Chłop mówi głupoty. Krótko trzeba uciąć. Mówi się cicho. A wtedy milczy. Dobra, ja robię kawę. A zrobisz też mój? Zrobię. Mateusz też chcesz? Dobra, nałożyłam sobie trochę podkładu, ale mi się wydaje, że nierówno go rozprowadziłam. On jest trochę inny niż ten z Lancoma. Z Lancoma się nauczyłam fajnie prasować, ale no, widać, że mniej kryjący na pewno. Ale za to podejrzewam, że nie będzie tak skóry przesuszał. Z Lancoma jest, jak powiedziałam tak, z Lancoma leży idealnie. Jest naprawdę bardzo fajny podkład. Ten, tylko ma taki minus, że on po prostu bardzo tą skórę przesusza. I to po prostu widać. Ja widzę różnicę po swoim. Ja używałam wcześniej takiego z Namera. To była zupełnie. Boże, zupełnie. Nie wysławię się. Nie wysławię się, przepraszam was widzowie. Duża różnica. Teraz ten kolektor. Jest najlepszy naprawdę. Dla mnie 100% satysfakcji. Normalnie bardzo go lubię. Jest jak zawsze dodaję tu i tu. O kurde. No to mnie dzwoni ten mój ex. Ja nagrywam odcinek, a on dzwoni. Wariat. Wczoraj do mnie też pisał, że mu dałam Paulinkę. Że Karolina rzęciła i też kogoś nazwała. Kiedyś się dowiedziałam, że mój były ma kontakt z Mariką. Taka Marika robiła mi dramę. Ja myślałam, że to ona do niego napisała, żeby się zapytać, wiecie, jakieś prywatne rzeczy że chciała wyciągnąć, czy coś, tak myślałam sobie, że ona tak chciała zrobić. Tu. Zablokowanego. Znaczy nie zablokowanego, tylko do innego wróciłam. Chyba to już potrzebne. Widziałeś, jakiego żurawia zrobił? Kogo? No nieważne. To nie takiego tak. Chłopaka. Dała do innej, żeby z nim nie pisać. Ale już. Lepiej nie patrz. Lepiej nie patrz. Mówię ci, bo przystojny był. No,
pierdoli. Ja to miałem na. Dobra, to może ja teraz się pomaluję. To może była różnica, to ja się pomaluję dzisiaj z Lancome'a. Dobra. Dobra. Kurczę, zamknęłaś jedno lusterko. To się musimy tak pomalować jak zawsze. A kupiłyśmy drugie specjalnie. Na łodzie. Kupiłam sobie takie szanse. Moje ulubione. A to Mateusz złożyłby sobie jeden film, który mam na już. Nie wiem, tego na począć. Szybko. Nie zastyk. Zastygnienie, kurde, już dobra. Kupiłyśmy odcień 305, ponieważ my często z Polonką używamy samoopalacza i często jesteśmy ciemniejsze, więc jest taki. Ciemniejszy. To takie zabezpieczenia robi. Otworzyć się nie da. Ja rozumiem, zaklejony ten. Mateusz, dodałbyś mleka do kawy? Co? Dodałbyś mleczka do kawy? Nie wiem, bo bym musiała trochę to ściąć. Mamy być karenia fajnie, fajnie, że ten podkład. Jest bardzo lekki. Jest inny niż ten znakom. Znakom jest bardzo ciężki. Jest bardzo lekki. A jeszcze czekaj. Co? Mateusz? Co? Miałbyś twój telefon, bo ja chciałam się pomalować. Ten telefon jest jeszcze nie. I to już ma iPhone'a i ja wolę sobie nagrywać niektóre filmy na iPhone'ie. Bo ja mam Xiaomi i ten Xiaomi po prostu jest bardzo wrażliwy na światło. Po prostu zmienia po prostu normalnie, jest, jak machnę tak ręką, to jest raz ciemno, raz jasno. Nie rozumiem, jak on. Nie umiem wam tego inaczej wytłumaczyć. Jak nie rozumiecie, to trudno. Pomaluj się tym iPhone'em, już nie kłamuj ludzi. A co tylko teraz ucieszyłaś? Teraz tylko za nic ucieszyłaś, muszę powiedzieć. Muszę sobie ustawić. Gdzie to jest w ogóle ten drugi statyw? W tamtym mieszkaniu. Spatrzcie. Taki pierwszy raz będę używać tego bronzera. Nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Mam nadzieję, że nie zrobię nic takiego z twarzą. Jestem dzisiaj przemęczona, bo się nie wyspałam. Coś ty się śmiejesz? Się nie wyspałam, bo się najebałam. Ale ja nie chciałam pić. Nie chciałam. Sporo wywołankę dla ciebie. Gdzie, jak to jest w Polsce? Ktoś nie chce, ale musi. Grzecznościowo znaczy, grzecznościowo. Czy grzeczność nie odmówiła? Dobra, nałożyłam teraz podkład. No. Jeszcze nie jest do końca rozprowadzone. To jest Lancome. I zaraz dorzucimy do tego podoktor. Ale on jest taki. Kurde, chyba się zepsułam już. Jak nie lubię mieć nowych kosmetyków. No. Bo wiecie jak to jest? Jak ja mam nowe kosmetyki, to nie umiem nimi pracować w ogóle. Może się nauczyć. Nie wiem jaką mają, wiecie, konsystencję i w ogóle. Ten jest taki dosyć wydajny. Ten bronzer. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś rozsmarować. No, jak mi się trochę udało. Błyszczący jest, błyszczy się.
Nie wiem, jak ktoś lubi matowy, no to nie jest dla niego. Takie brązy. Nie. Dała taką ocenę 5 na 10. Pójdź ty się strasznie, zaraz. Kurde. A może pędzel miałam w rozświetlaczu? Może. Trzeba zobaczyć. Nie lubię, jak się błyszczy browser, ale nie wiem, czy on się błyszczy, czy pędzel miałam w rozświetlaczu. A ty ma też taki zgadzany pacerz. Nie dowierza. Wyciszyłam. Dwa trzysta. Wydałam 2300 z Karoliką dzisiaj, ale my kupiłeś po naprawdę dużo rzeczy. W promocji. Moja pierwsza myśl. Ile kurwa? Zaoszczędziłeś. Dużo rzeczy kupiłeś w promocji. Naprawdę i tańszych. To nam się zwróci. No nie wiedziałem, że to powiem. Nie ma co tak panikować. Się odrobię. Sprzedam jedną parę butów, drugą parę butów i będzie. Co? Mam teraz biznes z koleżanką butową. Mateusz, nie narzekaj, bo wystawiłem twoje gacie. Tak. A w czym ja będę chodzić? Wstawiłem na aukcję. Nie? No to... Maski zamaskowane wystawię na aukcję, jak ich wyłapię. Co? Nic. Co zamaskowane? Jak ich wyłapię, to ich maski. Chcesz wyłapać ich? Tak, a to co? Co zrobili? Ryje. Ale to my. Przecież tam to zdjęcia nie, chcesz... Zamaskowane. A to skąd wiesz ten temp? Nie, bo ten temp, to jest inteligentny. Dobra, nałożyłam już kolektor. Nakładam od razu, mówię, tutaj trochę. Tu pod brwi i tu na powieki. Tu. Tu troszeczkę. Tu trochę. Tu i tu. Nagrywam. No co pan, no nagrywam makijażowy tutorial. Na TikToka. Tam też musi być. Dobra, mamy ten rozpoczęty już puder. Tu i tu. No, kolektor nakładam. Pokazuję tu. Dobra. Szpunka nie wspomnę, ile się tutaj panka wstydu najadłam. Była taka śmieszna sytuacja, ale wyglądało to w ogóle długi film. Ale się wydała Karolinka, to jest naprawdę. Ja bym chciała wyciąć fragment, bo ta kłapała tym ciałem. Chyba wykłapała. A i znowu kłapiesz. Przestań kłapać. Wypikaj. Nie umiem tego zrobić. Nie jestem Karolinka, ale wiesz. A w sumie mogłam wypikać, tylko musiałam. Na pewno nie wiem, wiesz jak wypikać? Nie mam pojęcia. Nigdy nie robię tego. Zwłaszcza w co chodzi. A to na tym programie na będziemy składać na laptopie. Właśnie Mateusz. Czemu ty nie złożyłeś jeszcze filmu? Obiecałeś, że złożysz. Mam te już sieci załamane tutaj. Widzicie, już został uciszony dwa razy. Boi się odjeżdżać. A co ta? Ta baba wciąż niebezpieczna jest. Gorzej jest granatem. Oj no. Jak wybuchła Karolinka wczoraj. No kłamałeś. Nie wiem, którą miała, nie wiem, druga wojna. Realistyczna. Tak. Dobra, teraz zrobię brwi. Trochę się ciebie sypią, powiem wam. Są takie, kupiłam je, nie wiem, nie były drogie. Jakieś tanie. Z Catrice. Jeszcze tam nic nie kupiłam, a ty się zamawiasz.
tylko na Michaela Korsa? Kurde, gdzie ja wolałam tą kursę? A ja w ogóle wzięłam? Z auta? Nie z auta, przystąpiłeś na pieszo. Bo tak. Kurde. Druga to była chyba. Zostawiłaś. No, a ty nie znajdowałam za TikToki. Ale już wcześniej, albo w jakimś sklepie. Ja pierdolę. Inkluzję nie wiem, czy nie znajdę. Trzeba by się przejść. Grubo. No, grubo. Jak nie portę na stacji? Gruba to wypuszczę. Dobra, to widzowie, ja kończę. I ja normalnie pójdę się przejść, zobaczę, czy ta torebka jest, kurde, ale kursa torebka to druga. A więc tak wygląda efekt końcowy. Musiałam przyciąć, bo zrobiłabym to ogólnie na filmiku, ale musiałam przyciąć, bo muszę iść poszukać torebki. Chyba ją zostawiłam w sklepie, a był tam taki cień, którego chciałam użyć. No i cała też ta rzepka dużo kosztowała, więc warto byłoby ją znaleźć. Więc pozdrawiam Was, dajcie mi tutaj followka i zafollowujcie mnie też na innych social mediach. Jestem bardzo fajna i normalnie przemiła. A jak ktoś mi robi dramę, to już nie mój problem. No. Pozdrowienia dla... albo nie pozdrawiam Nitro.